Akademia Śląska podpisała z Zespołem Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach porozumienie o współpracy. Dzięki niemu uczniowie Katowickiej Szkoły Średniej będą mogli poszerzyć swoją wiedzę, a później szybciej odnaleźć się na studiach i w zawodzie. Paweł Jędrusik. Współpraca ma przynieść przede wszystkim korzyści uczniom Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach. Będą mieli zajęcia z wykładowcami akademickimi, a także będą mogli korzystać z laboratoriów uczelni. Ale to nie jedyne plusy. Stały rozwój, dbanie o to, żebyśmy na kierunkach mechatroniki i informatyki, bo tego głównie dotyczą te kierunki, szli w kierunki ku rozwoju. Przemysł 5.0, który już puka do drzwi, staje przed nami, stawia duże wyzwania. Więc myślę, że tutaj korzystając z wiedzy, doświadczenia wykładowców Akademii Śląskiej, z ich laboratoriów, możemy stawać cały czas na rozwój młodzieży. To dla uczelni oczywiście wielkie wyzwanie, gdyż nasi wykładowcy będą jeździli zarówno do siedziby Zespołu Szkół Technicznych i będą nam prowadziły zajęcia z uczniami na troszeczkę inny poziom. Chcemy przygotować tych młodych ludzi do studiowania, ale również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych będą przyjeżdżali do nas i w specjalistycznych laboratoriach będą odbywali swoje zajęcia. Co istotne, uczniowie technikum otrzymają później zniżkę na kontynuację nauki, studiując na Akademii Śląskiej. W ramach współpracy uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę w zakresie mechatroniki i informatyki. To daje niezwykłe możliwości nie tylko tym młodym ludziom już na etapie kształcenia na poziomie szkoły średniej, ale też z wyjściem ku przyszłości, bo studiowanie na takich kierunkach, a być może potem podjęcie się wyzwania doktoryzowania, tak naprawdę otwiera drzwi ku przemysłowi przyszłości. Ale otwiera też drzwi dla samych uczniów, którzy po ukończeniu studiów łatwiej odnajdą się na rynku pracy. Większość naszych absolwentów to są absolwenci, którzy bardzo szybko znajdują pracę, ale my mamy również studentów, którzy studiują u nas w trybie niestacjonarnym, dawniej to się mówiło, w trybie zaocznym i oni pracują, oni przychodzą poszerzyć sobie tutaj swoje horyzonty, swoją wiedzę. Dla Akademii Śląskiej to kolejna nawiązana współpraca, która ma ułatwić rozwój młodym ludziom.